Tlenoterapia hiperbaryczna to zabieg, podczas którego pacjent oddycha czystym tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia w takim komorze. Tlen transportowany jest z koncentratora przez maskę lub wąsy tlenowe. Zabieg rozpoczynamy od kompresji, czyli od podnoszenia ciśnienia. Podczas tego procesu pacjent może odczuwać przytykanie się uszu. Odczucia te jednak znikają po kilku minutach i do końca zabiegu można odpoczywać lub czytać książkę. W wyniku podwyższonego ciśnienia tlen nie tylko wysyca hemoglobinę, ale także rozpuszcza się w limfie, w osoczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym. To z kolei powoduje różnego rodzaju procesy naprawcze w naszym organizmie, takie jak angiogeneza, neurogeneza, wzrost syntezy kolagenu i komórek macierzystych. To znacząco wpływa na poprawę kondycji naszego ciała, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Dlatego do zabiegów jest ponad 100 wskazań, m.in. cukrzyca, nadciśnienie, choroby skóry, choroby neurologiczne, a także polarioza, a nawet depresja. Z zabiegów mogą też korzystać osoby uskarżające się na jakieś dolegliwości bólowe lub w trakcie rehabilitacji. Zabieg trwa godzinę lub półtorej, a im wyższe ciśnienie w komorze, tym lepiej dla naszego organizmu.